Serwus, z tej strony Malinowy Nos i... Janek, Johnny, jak wolicie? Witamy was serdecznie, co będziemy dziś robić, Janku? Będziemy robić kilka fajnych, halloweenowych drinków. Janek jest barmanem w restauracji w Katowicach. Mocno początkującym, także z góry przepraszam za wszystkie tutaj jakby niedociągłości wszystkich doświadczonych barmanów. Pokażę nam dzisiaj kilka fajnych drinków halloweenowych. Także ja uciekam za kamerę, a Janek wam pokaże kilka fajnych koktajli. Część koktajli, które dzisiaj zrobimy, została zainspirowana kilkoma kanałami na YouTube ze sceny, że tak powiem, zagranicznej. Ale myślę, że są na tyle naprawdę fajne, ciekawe, kolorowe, że warto je wam pokazać. Dobrze, słuchajcie, pierwszym koktajlem, który zrobimy, będzie koktajl Witch's Brew. Jest to drink zainspirowany kanałem Mr. Friedenza, nieco przerobiony. Oryginalnie w recepturze tego drinka potrzebowalibyśmy likieru melonowego Midori. Jednakże, jako że jest on dosyć drogi, to my zamiennie użyjemy syropu miętowego oraz syropu cukrowego zabarwionego na zielono. Bazowym alkoholem będzie wódeczka, w naszym przypadku Pan Tadeusz. Natomiast, żeby nadać trochę gorzkości tutaj, użyjemy likieru ze skóry pomarańczy Triple Sec oraz wyciśniemy również trochę cytryny. Uciekaj. Dobrze więc, na dobry początek, słuchajcie, weźmiemy shaker, dolną część shakera, nasypiemy nieco lodu. Dobrze. Bierzemy wódeczkę, jigger, lejemy tak naprawdę shota, myślę. 30 ml było oryginalnie w recepturze, ale myślę, że 40 też nam to nie zaszkodzi, absolutnie. Następnie weźmy syrop cukrowy zabarwiony na zielono. Najzwyklejszym barwnikiem spożywczym. Barwniki spożywcze wydaje mi się, że są naprawdę potężną bronią, jeśli chodzi o drinki halloweenowe. Przede wszystkim tutaj bazujemy na kolorach, tak? Także 20 tego właśnie tutaj syropu cukrowego. Tak samo 20 likieru, przepraszam, syropu miętowego. Jest on bardzo, bardzo mocno miętowy, dlatego większa ilość zaszkodziłaby smakowi drinka. Natomiast w tych proporcjach jest naprawdę ok. Triple sec. 15. Wyciskamy cytrynę. Również 15-20 ml będzie, myślę, w porządku, nie więcej raczej. Czyli akurat mniej więcej połówka takiej konkretnej cytryny. Ciach. Dobra, teraz mamy wszystkie składniki już w shakerze. Shakujemy. Drinka podamy w szkle do martini. Bierzemy strainer. I ostatnim takim dodatkiem do tego drinka byłaby grenadyna. Nieco grenadyny. Próbowałem też używać tutaj likieru z czarnej porzeczki, jak najbardziej pasuje. Niewielka ilość, tak 10 ml. Myślę, że wystarczy zdecydowanie, żeby grenadyna poszła na samo dno. I w ten sposób powstaje nam taki drink warstwowy bardziej. Można go sobie oczywiście przemieszać, ale prezentuje się całkiem nieźle, wydaje mi się. Można również dla efektu dodać nieco suchego lodu. Suchy lód naprawdę, tak samo jak barwniki, na Halloween myślę niezbędny, jeżeli chcemy zrobić coś tak efektywnego. Teraz to pięknie bulgocze, będzie parowało. Możemy dorzucić nawet ciutkę więcej. No i prezentuje się ciekawie. Jeżeli takiego drinka podacie znajomym, to myślę, że będą naprawdę w szoku. Dobrze, moi drodzy. Drugim drinkiem, również pomysłu pana Fredenzy, będzie Purple People Eater. Jednakże w mojej wersji nieco przerobionej, zmodyfikowanej, myślę, że bardziej odpowiednią nazwą będzie Green People Eater, ponieważ bardziej kolor ma zielonkawy. Będziemy do tego potrzebowali również bazowo wódeczki, oprócz tego Blue Curaçao oraz grenadynę. Grenadynę lub likier
z czarnej porzeczki. Testowałem, również smakuje całkiem przyzwoicie. Jeżeli zależy Wam na bardziej słodkim i intensywnym smaku, to likier z czarnej porzeczki albo grenadynka, jeżeli bardziej łagodne wolicie, tak? Dobrze. Również będzie to koktajl szejkowany, także bierzemy shaker, bierzemy lodu. W tym przypadku wódki będzie to 30 ml, nie 40. Blue Curaçao 15-20. Myślę, że 20 nam też nie zaszkodzi tutaj. Jest to raczej drink słodki. Także jeżeli nie gustujecie w słodkich koktajlach, to nie polecałbym tego. My zrobimy z grenadyną, łagodniejszą wersję, żeby malinowo nas sobie spróbował też. Dobrze. Szejkujemy. Już widzę, że ma naprawdę fajny kolorek. Drinka podamy, myślę, w tej szklance. Bierzemy strainer. A nawet możemy zasadniczo wcześniej jeszcze dosypać lodu do samego szkła już. Dobrze. I ostatnim składnikiem naszym, jako top-up tak zwany, wykorzystamy Sprite'a. Póki co wygląda bardziej jako czarny drink, ale uwierzcie mi, jeżeli wstawi się go pod światło, to będzie jak najbardziej ciemnym, zielonym drinkiem. Ale nawet jako taki czarny też, myślę, prezentuje się całkiem przyzwoicie, nie? No i standardowo można walnąć trochę suchego lodu. Raczej sugerowałbym, nie tak jak teraz, na samo dno, na początku wrzucać suchy lód, ponieważ no nie chcemy, żeby wszedł w kontakt z naszymi ustami, tak? I raczej, jeżeli pijecie już te drinki suchym lodem, to też poczekajcie, aż przestanie bąbelkować. Dobra, moi drodzy, zagadka rozwiązana. Generalnie, to co przed chwilą zrobiliśmy, co widzieliście na nagraniu, jak widać, nie wyszło absolutnie zielone. Więc wprowadziłem Was w błąd na początku. Aczkolwiek udało nam się dojść do tego, że jeżeli użyjemy grenadyny, to jak najbardziej jest to purple people eater. Natomiast jeżeli użyjemy likieru właśnie z czarnej porzeczki, to wychodzi to zielone. Nie wiem. Nie jestem chemikiem, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale autentycznie tak to wychodzi. Oczywiście, jako że jest to likier z czarnej porzeczki, wielu z Was pewnie widzów kanału Malinowy Nos robi swoje własne likiery. Także jak najbardziej na miejscu będzie użycie w przypadku Green People Eatera takiego właśnie likieru porzeczkowego własnego wyrobu. Dobrze, jako że już dwa, a w sumie trzy drinki teoretycznie za nami, to przejdziemy do, moim zdaniem, najsmaczniejszego ze wszystkich, najbardziej zbalansowanego smakowo. Będzie to Alien Brain. Do Alien Braina będziemy potrzebowali również wódki. Tak jak w przypadku Witch's Brew, syropu miętowego. Teraz muszę poczekać, aż przyjedzie do mnie syrop cukrowy zielony. Syropu zielonego cukrowego. Malibu. Malibu jest tutaj ciekawym dodatkiem, bardzo fajny smaczek kokosa nadaje. Oraz sok pomarańczowy. Także to są nasze składniki. Standardowo lód do shakera. Bierzemy nasz jigger. Wódki 30-40, jak kto woli. Malibu również 30. Wydaje się, że mocno alkoholowy będzie ten drink, ale te smaki są na tyle dobrze zbalansowane, że nie czuć tego. I w przypadku tego koktajlu również moglibyśmy użyć Midori, czyli likieru japońskiego o smaku melona. No ale już z wiadomych powodów nie używamy go. Chodzi nam tutaj tak naprawdę o kolor, a ten syrop cukrowy wraz z syropem miętowym nie zepsują nam smaku. Tutaj najbardziej przebija się jednak Malibu w tym koktajlu razem z pomarańczą. Proporcje standardowo, tak jak poprzednim razem, po 20, równo, żeby razem był pełny szocik. Natomiast z soku pomarańczowego użyjemy 120 ml, czyli 4 pełne miarki standardowego jiggera. Żeby zmienił kolorek na jasny, ładny, taki alienowy, zielony, tak? Dobrze.
podamy drinka w takiej oto szklaneczce. Nawet nie musimy zasadniczo tego strainować już. Z tym lodem też będzie w porządku. I mamy piękny, fajny, zielonkawy kolorek. Pierwszy drink, do którego użyjemy słomeczki, no ale tak już wyszło. Przygotowałem też, zanim tutaj się przyszedłem do malinowego nosa, robaki. Na pewno część z Was robiła już gumowe misie nasączone wódką. Stwierdziłem, że na Halloween bardziej odpowiednie będą takie oto robaki. Myślę, że możemy takiego robaka jednego zastosować tutaj. Nie wiem jeszcze, jak on wypadł wielkościowo, ale wydaje mi się, że są dużo, dużo większe. Proszę bardzo. Takiego robaka możemy nałożyć sobie. Teraz właściwego nałożymy. A co stanie? Stanie. Kurna, chodź tu, robalu. I takiego robala możemy sobie powiesić tutaj ostrożnie na szkle. Tak, żeby nam się nie ześlizgnął. Chodź tu, skurczynu. Jest tak, ciach. Naciąłem teraz robala. Teoretycznie powinien się trzymać na szkle. A czy się będzie trzymał? Trzyma się, moi drodzy. Mamy to. Może nie prezentuje się to tak pięknie, jak przypuszczałem. Aczkolwiek udało się. Dwa robale są już w środku. Także może to być niespodzianka dla pijących. Nieco więcej wody. No i na koniec oczywiście nieco suchego lodu. Tak samo, powinienem był włożyć go na sam dół, ale i tak spłynął na dno. Ostatnim drinkiem będzie wampirek. Dokładnie. Jak robimy wampirka? Wampirka będziemy robić, to jest tak naprawdę martini w naszym przypadku, zakolorowany na czerwono. Martini. Znaczy martini drink, ale zastosujemy tu oczywiście też wermut. Wermut martini. Oczywiście wytrawny zastosujemy razem z ginem. Jakbyś tam wyłapał Seagramsa, to byłoby spoko. Proszę bardzo. Elegancko. Drugi składnik. Oraz, przyjacielu, potrzebujemy barwnika czerwonego. Czerwonego. Oczywiście martini jest na tyle przejrzystym drinkiem, że możemy go na każdy kolor zakolorować. Ale stwierdziłem, że zrobimy na czerwono, żeby zrobić takiego własnego wampirka. Ogólnie wampir, dużo widziałem receptur na wampirka, ludzie robią bardzo różnie tego drinka. Dobrze, potrzebujemy do tego również martini glass. Na razie sobie położymy ją bardziej z boku. Weźmiesz shaker? Małą część shakera? Dobrze. Nie umiem używać, a to dla Ciebie. Zaraz ja Ci pomogę. Nałożymy lodu. Teraz nalejemy składniki. Ty nalej martini. Ja naleję ginu. Lejemy w proporcjach 50 ginu, 30 martini. Tu? Tak, że masz trójkę. Ciach, super. Dobra. Ja naleję, odmierzę w ten sposób. Dobrze. Dobrze. Teraz zamykamy. I będziesz szejkował. To mało popisowo, ale... Nie, pięknie, pięknie. Lepiej bym tego nie zrobił. Teraz jeszcze będziemy szejkować drugi raz. Jak już zmieszaliśmy alkohole, to wypada dodać barwnika też, żeby jednak czerwony kolorek był, tak? O to nam jakby chodzi w tym drinku. Tyle na pewno styknie. Poszkoluję to tak. Bardzo niewiele. Barwnik jest intensywny. Dokładnie. Tylko taki light shake. Super. I już ma fajny, widać, kolorek. Teraz przelejesz malinowy? Nie, nie. Całość? Nie, nie. Tak. Dawaj do martini glass. Nawet myślę, że można by się pokusić o dodanie troszkę grenadyny, żeby był jeszcze bardziej czerwony, albo więcej barwnika. No tylko ile można dodawać barwnika, tak? Można to kombinować, żeby uczynić tego drinka bardziej lub mniej czerwony. I suchego lodu. Suchego lodu standardowo oczywiście potrzebujemy. Mam też taką strzykawę. To jest nasza wersja wampirka, czyli tak naprawdę czerwone martini. Także wasze zdrowie. Uważajcie, żeby się nie sparzyć. My będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek, podobał wam się Janek ze swoimi produkcjami. Jeżeli tak, to zachęćcie go łapką w górę. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Servus.
Fajnie, cieszę się, że to rozgryziliśmy. Yeah! No bo naprawdę, no. Nie spodziewałem się, że to zmieni kolor na zielony? No dziwne. Absolutnie. Fajnie. O, jest zimne bardzo. Nie przykładaj mocno palców. Wow!